To znowu się stało. Powiedziała moja roztrzęsiona mama łamiącym głosem. Mój brat Jimmy i ja patrzyliśmy na nią z zaciekawieniem. Zanim zdążyliśmy cokolwiek powiedzieć, nasz tata wstał i zapytał: jesteś pewna? W jego zazwyczaj charyzmatycznym i pewnym siebie głosie można było wyczuć strach. Tak, jestem. Odpowiedziała. Mój tata stał przez chwilę w milczeniu, po czym szepnął coś do naszej mamy, a następnie spojrzał na nas i powiedział: chłopcy, pewien mężczyzna przyjeżdża do miasta. Pewnie nieraz na niego natraficie. Może w parku, może na ulicy, a może nawet w waszym pokoju. Spojrzałem na Jimmy'ego. Obaj byliśmy zdezorientowani. Ponownie odwróciliśmy głowy w stronę taty, a ten kontynuował. Słuchajcie, chłopcy, niezależnie od tego, jak będzie wyglądał, za nic w świecie tego nie komentujcie. Nawet o nim nie rozmawiajcie. W mojej głowie panował chaos. Myślałem, że moi rodzice postradali zmysły albo próbują zrobić nam jakiś żart. W końcu przerwałem panującą ciszę. O czym mówisz, tato? Kto taki przyjeżdża do miasta? Podszedł do nas i położył nam dłonie na ramionach. Wiem, że to, co mówię, może nie mieć dla was żadnego sensu, ale musicie od teraz być silni i dojrzali, dobrze? Jeśli zobaczycie mężczyznę, który wygląda inaczej, obiecajcie mi, że nie skomentujecie jego wyglądu. Ani mi, ani mamie, zupełnie nikomu, nawet szepcząc, rozumiecie? Spojrzeliśmy z bratem na siebie, a potem z powrotem na tatę i pokiwaliśmy głowami. Następne dni były zupełnie zwyczajne. Szliśmy do szkoły, potem do domu, a następnie na dwór, gdzie bawiliśmy się ze swoimi przyjaciółmi. Odkąd to się stało, nigdy więcej nie rozmawialiśmy o tym z naszymi rodzicami, ani z nikim innym. Poszedłem spać jak co dzień, nie zdając sobie sprawy, że następnego dnia będzie mieć miejsce najstraszniejsza rzecz, jaka kiedykolwiek mnie spotkała. Autobus szkolny jak zazwyczaj odwiózł nas do domu, a ja i Jimmy pobiegliśmy do domu, aby zostawić nasze plecaki i wziąć sprzęt do bejsbola. Byliśmy umówieni z przyjaciółmi na boisku. Pogoda była idealna i nic nie zapowiadało tego, co się zaraz stanie. Jechaliśmy z Jimmy na naszych rowerach tak szybko, jak się tylko dało. Gdy dotarliśmy na boisko, nasi przyjaciele już tam na nas czekali. Kiedy nadeszła moja kolej na bycie pałkarzem, próbowałem przypomnieć sobie tego, co nauczył mnie tata. Zaciśnięte dłonie, oczy skupione na piłce. Powtarzałem to do momentu, aż piłka zaczęła lecieć w moim kierunku. To było jedno z najlepszych uderzeń w moim życiu. Piłka poszybowała wysoko i daleko, w lewą część boiska. Mike był szybki, jednak nawet będąc najszybszym na boisku, nie był w stanie złapać tej piłki. Zadowolony zacząłem biec do bazy, czując niezwykłą satysfakcję. Nagle wszyscy zamarli, kierując swój wzrok w tym samym kierunku. Piłka poleciała wprost pod nogi mężczyzny, a raczej czegoś, co z daleka wyglądało jak mężczyzna. Wszyscy podeszliśmy bliżej i w milczeniu przyglądaliśmy się obcemu. Ten ktoś miał na sobie brązowy garnitur i elegancki kapelusz. To coś jednak nie było człowiekiem. Wyglądało jak postać zrobiona z balonów. Wyglądało to tak, jakby ktoś połączył ze sobą różne balony w ludzką sylwetkę, a następnie ubrał to w garnitur. Balony imitujące jego oczy były czerwone, usta niebieskie, uszy i nos zielone, a włosy żółte. Mike w końcu zaczął się śmiać, przerywając tym samym ciszę. Upadł na ziemię i śmiał się z tego czegoś do rozpuku. Następnie wstał i podszedł do postaci, prześmiewczo patrząc się w jej oczy. To tego czegoś tak bardzo bali się nasi rodzice? Jakichś balonów? Mike mówił to, nie mogąc przestać się śmiać. Mimo tego, że był to bardzo wietrzny dzień, balony nawet nie drgnęły. Mike dotknął jego nosa, po czym błyskawicznie zabrał dłoń, krzycząc z bólu. Wtedy Jimmy mnie zaczepił i powiedział: myślę, że powinniśmy wracać do domu. Przytaknąłem mu i natychmiast w milczeniu ruszyliśmy do domu. Podczas kolacji nie wspomnieliśmy o tym incydencie. Było tak niezręcznie, że aż miałem wrażenie, że moi rodzice już wiedzą. Tej nocy ze snu wyrwał nas wszystkich głośny krzyk z ulicy. Pobiegłem wraz z Jimmy'm na dół, jednak tata krzyknął do nas, żebyśmy wracali do łóżek. Nie posłuchaliśmy go.
Mama Majka krzyczała na środku ulicy, budząc wszystkich sąsiadów. Światła w każdym domu włączyły się jedno po drugim. Wtedy zobaczyłem, że niesie coś na swoich rękach. Wszyscy sąsiedzi wyszli przed swoje domy, aby się lepiej przyjrzeć. Trzymała na rękach balonową wersję Majka. Miał nawet jego ubrania. Jego mama płakała i krzyczała z rozpaczy, jakby rozumiała, co się stało z jej synem. Klęknęła, mocno ściskając balony w swoich dłoniach, aż te w końcu pękły, wydając głośny huk, który rozległ się na całą ulicę.